Kazachstan. Liczą i ta wizyta jest także dowodem na to, że Kazachstan chce swoją pozycję budować również na rozwoju relacji politycznych i gospodarczych z Polską i to nas wszystkich powinno cieszyć. Panie ministrze, bardzo intensywny czas w kalendarzu pana prezydenta. Te najbliższe dni związane także z kolejnymi wizytami pana prezydenta poza granicami ojczyzny. 25 lat od odzyskania wolności przez Ukrainę. Wizyta w Kijowie w dosyć niestabilnej sytuacji, jeżeli chodzi o toczące się napięcia zbrojne na granicy pomiędzy Ukrainą i Rosją. Ukraina trochę pozostawiona na boku przez Unię Europejską, pomimo tych deklaracji, które padały wcześniej. I do tego jeszcze powiedzielibyśmy ten konflikt historyczny pomiędzy Polską i Ukrainą, chociażby przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała, która wprost to, co miało miejsce w Wołyniu, nazwała ludobójstwem. To bardzo ważna wizyta. To wizyta, która będzie odbywała się i jest jej powodem właśnie odzyskanie niepodległości przez Ukrainę, te 25-lecie niepodległości Ukrainy. Przypomnijmy, Polska była pierwszym państwem, które uznała niepodległość i suwerenność Ukrainy. Myślę, że o tym też powinniśmy w tych dniach pamiętać. To bardzo ważne. Stąd też wizyta pana prezydenta. Wizyta w stolicy Ukrainy, państwa, które no jest, można by powiedzieć, na skraju konfliktu. Cały czas to, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, napawa nas z jednej strony smutkiem, a z drugiej strony obserwujemy te działania z bardzo dużym niepokojem. Pan prezydent Andrzej Duda mówił wielokrotnie o tym, że trzeba bazować na prawie, że nie można i nie ma na to zgody, żeby jedno państwo siłą odbierało czy zmieniało granice drugiego państwa. Tak naprawdę nadal porozumienia mińskie, czyli te porozumienia, które miały doprowadzić do pokoju na wschodzie Ukrainy, nie zostały zrealizowane i o tym musimy pamiętać. Stąd wizyta prezydenta Polski na Ukrainie jest też takim dowodem na to, że z jednej strony to, co dzieje się na Ukrainie, jest dla nas bardzo istotne. Przypomnijmy, ta wojna na wschodzie Ukrainy no, toczy się między naszymi bezpośrednimi sąsiadami. Z drugiej strony jest też na pewno dowodem na to, że musimy stosować i szanować prawo i że Polska nie zgodzi się na to, żeby te zasady były łamane. A jeśli chodzi o naszą historię, to mówił o tym pan prezydent wielokrotnie. My musimy nasze relacje dwustronne, nie tylko z Ukrainą, ale i z innymi naszymi sąsiadami, budować na prawdzie, na poszanowaniu prawdy, nawet jeśli ta prawda jest trudna, trudna dla jednej czy drugiej strony i bez budowania na prawdzie te relacje nie mogą być relacjami dobrymi. Prawda to także wymiar dotyczący Europy, która nie radzi sobie z napływającymi nielegalnymi falami migrantów. Zgubna polityka Unii Europejskiej dotycząca relokacji, panie ministrze. Polsce grozi się karami za każdego nieprzyjętego uchodźcę, a z drugiej strony Unia Europejska zapomina o tym, co istotne, o całej rzeszy Ukraińców, którzy w Polsce znaleźli dach nad głową i znaleźli schronienie. Tak, i o tym trzeba mówić głośno. Rzeczywiście wiele tysięcy obywateli Ukrainy znalazło schronienie i znalazło miejsce swojego, miejmy nadzieję, tymczasowego życia tu w Polsce. To są naprawdę dziesiątki, a można powiedzieć setki tysięcy Ukraińców. I o tym trzeba dzisiaj bardzo głośno mówić. A jeśli chodzi o uchodźców, to tak naprawdę tam, gdzie oni są uchodźcami, tam, gdzie są im zadawane pytania, gdzie chcieliby na co dzień mieszkać, oni Polski nie wybierają, oni w Polsce nie chcą, oni nie myślą o Polsce jako swoim docelowym miejscu życia, no i to jest spowodowane tym, że w Polsce nie są w stanie otrzymać takich świadczeń i takiego parasola ochronnego i takich zarobków, jak w państwach zachodnich Unii Europejskiej.
Panie ministrze, kolejny ważny krok to wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Dubrowniku. To nie tylko zaufanie odzyskane w Grupie Wyszehradzkiej, ale to także nowa oś, która została między innymi przez Polskę wyznaczona. To tworzenie osi sojuszu krajów ABC, czyli tak zwanego Międzymorza. Tak, to można powiedzieć taki bardzo międzynarodowy tydzień. To z jednej strony wizyta prezydenta Kazachstanu, z drugiej strony wizyta na Ukrainie i ta, o której teraz ojciec mówi, ta wizyta, która jest w tym, nazywamy to roboczo, bloku państw ABC, czyli Morza Adriatyckiego, Bałtyckiego i Morza Czarnego. To bardzo istotne, żeby budować takie porozumienia, żeby mówić o wzajemnym bezpieczeństwie, bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie gospodarczym czy ekonomicznym i cieszy to, że prezydent Polski jest tutaj jednym z liderów tej inicjatywy, że ta inicjatywa ma szansę powodzenia, a przez państwa, które są obecne w tym formacie, Polska jest uznawana jako jeden z liderów tutaj tej części Europy i tego formatu. Nie tak dawno prezydent Chorwacji składała wizytę w Polsce. Odbyło się także spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i ważny głos Chorwacji, panie ministrze, która liczy na to, że Polska będzie także głosem reprezentującym na forum Unii Europejskiej interesy Chorwacji, a zatem Chorwacja także oczekuje od Polski wsparcia. Tak, to są efekty polityki pana prezydenta Andrzeja Dudy i tymi efektami jest to, że nasi partnerzy z Europy Centralnej, z Europy Wschodniej, ale też wschodnio-południowej widzą w Polsce lidera, widzą w Polsce to państwo, które jest w stanie realizować i reprezentować również ich interesy. Tak jak mówię, to wynik tej bardzo aktywnej, bardzo widać skutecznej polityki zagranicznej pana prezydenta Andrzeja Dudy i mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że to spotkanie w Dubrowniku to będzie poniedziałek, jak poniedziałek potwierdzi. Warszawa w Praskałże, tam te siostry zakonnicze. Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Maryja, za ten komentarz do ważnych spotkań, które przed panem prezydentem, wizyta prezydenta Kazachstanu, później wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie i także w Dubrowniku. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem ministrem Adamem Kwiatkowskim, szefem gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Dziękuję, panie ministrze, i gorąco pozdrawiam. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże. Radio Konsulta. Thank you.